Nie tak dawno słyszałem, jak ktoś powiedział: byłem na rekolekcjach i po rekolekcjach wróciłem bardziej rozbity, niż to było przed rekolekcjami. Trudne doświadczenie, kiedy spodziewasz się, że Pan Bóg cię jakoś poukłada, zintegruje, jedziesz na rekolekcje, a po nich okazuje się, że jesteś bardziej rozbity, niż to było wcześniej. To jest trudne doświadczenie, ale to może być bardzo dobre doświadczenie, które mówi o tym, że właśnie Pan Bóg burzy coś w tobie, rozbija coś w tobie, coś starego, coś, co było jakoś skostniałe i takie już zacementowane. Pan Bóg to rozbija i kruszy po to, aby zbudować coś nowego. Tak dzisiaj rozumiem Słowo Boże, w którym czytamy, że Pan Bóg mówi: nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku. Oto ja przemieniam cię w młockarskie sanie nowe. Bóg chce cię stworzyć na nowo. Bóg nie chce łatać twojego życia, przyszywać jakiejś łaty do tego, co już jest stare i zepsute. On nie chce robić jakiegoś tylko retuszu takiego zewnętrznego, żeby trochę poprawić twoje życie, ale on chce ci dać nowe życie. On chce cię przemienić w nowe młockarskie sanie. On chce stworzyć cię na nowo. I dlatego może być to nieprzyjemne doświadczenie właśnie takiego rozbicia, takiej dezintegracji, bo to znaczy, że Bóg coś rozwala, żeby mógł w tym miejscu wybudować coś nowego.